Pełen atrakcji wieczór przygotowało dla Państwa z okazji Święta Miejskie Centrum Kultury. Występ grupy teatralnej, upominki, seans filmowy, życzenia i kwiaty od mężczyzn, słodki poczęstunek to część niespodzianek, jakie czekały 8 marca na Panie w Miejskim Centrum Kultury. Impreza dedykowana była kobietom, a te chętnie skorzystały z zaproszenia. Sala widowiskowa wypełniła się niemal do ostatniego miejsca. Pierwszą niespodzianką dla Pań był występ grupy teatralnej Bez Maski, działającej w Miejskim Centrum Kultury. I koniec. Kobieta. Aha. Kobieta. Kobieta. Aha. Kobieta. Aha. Aha. Kobieta. Kobieta. Aha. Aha. Kobieta. Aha. Kobieta. Kobieta składasz ciąg. Kobieta składa się z boskiego ciała, twarzy, rąk i nóg oraz duszy zwanej wnętrzem, nie zawsze pięknie. I od wiek wieków, od początku świata trwa konflikt. Co ważniejsze, zewnętrzne czy wewnętrzne? Coś jakby, co było pierwsze, jajko czy kura? Ale ja nie o tym chciałem, ale o rzeczach ważnych i poważnych, wzniosłych. Poeta! Mianowicie o cyckach. Serdeczne życzenia wszystkim zebranym złożył Krzysztof Myszka, zastępca prezydenta miasta. Życzył paniom wszelkiej pomyślności, szczęścia, także miłości na co dzień. Symboliczny bukiet kwiatów prezydent Krzysztof Myszka wręczył prowadzącej wieczór Halinie Wężyk. W imieniu pana prezydenta Konrada Krenika, w imieniu swoim, w imieniu wszystkich mężczyzn z całego Skarżyska chciałbym życzyć paniom wszelkiej pomyślności. Dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo tak pięknych kwiatów, jak te, które trzymam w ręku na co dzień koło pań. Dużo miłości, dużo szacunku. Można by tak mówić dużo, dużo, dużo do samego rana. Można by wymyślać, ale te życzenia, które przed chwilą wypowiedziałem, płyną z gorącego, z głębokiego serca. Są bardzo szczere, bardzo, bardzo prawdziwe. Także, szanowne panie, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, panie pozwolą, że na ręce jednej z pań tutaj zgromadzonych złożę te kwiaty będące wyrazem wdzięczności, szacunku, no i miłości do tak pięknych kwiatów i temu kwiatowi, któremu teraz złożę życzenie. Pani Halinko, mogę tak? Jeżeli pani pozwoli, pani pozwolą, że na ręce pani Haliny. Wieczór wypełniony był niespodziankami. Organizatorzy przy współpracy ze sponsorami przygotowali dla pań liczne nagrody i upominki, a wśród nich kosmetyki. Pani obejrzały następnie film Wiek Adeline, wzruszającą pełną dramatycznych wydarzeń opowieść o kobiecie, która na skutek wypadku przestaje się starzeć. Po filmowym seansie panie zaproszone zostały do patio na dalszą część wieczoru. Tu czekały na nie kolejne niespodzianki, m.in. występ pary tanecznej, konkursy z nagrodami, kwiaty od męskiej części pracowników Miejskiego Centrum Kultury, a także słodki poczęstunek.
Była to pierwsza taka impreza w Miejskim Centrum Kultury, ale organizatorzy już zapewniają, nie ostatnia.